Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane panny. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 28 października do 3 listopada 2024 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie to, co dla was, resztę zostawcie. No i pamiętajcie, że jest jeszcze coś takiego jak ascendent, księżyc czy znak wenusowy, który zawsze warto sprawdzić. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi warto się zapoznać, szczególnie gdy jesteście tutaj pierwszy raz. No i kochani, pamiętajcie o łapeczka w górę, pamiętajcie o komentarzach, subskrypcje, udostępnienia są również bardzo, ale to bardzo mile widziane, więc z góry wam dziękuję za wasze wsparcie, dziękuję, że jesteście i nie przedłużam, lecimy z waszym czytaniem. Co się będzie działo wewnątrz was w nadchodzącym tygodniu? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości u osób, które są w związkach, w relacjach? A co u moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Okej. Dobra, zobaczmy sobie przekaz z księżycologii dla was na przyszły tydzień. Wyjdź poza swoją strefę komfortu. O, fiu, fiu. No dobra. Kochani, talia dopowiadająca jest i zaczynamy. Co się będzie działo wewnątrz was? Trójka buław. O, kochani, to jest wychodzenie poza strefę komfortu, to jest w ogóle jakieś ruszanie do przodu. Trójka buław, kochani, jest taką energią mówiącą o tym, że jesteśmy gotowi zrobić krok naprzód. Zostawiamy jakąś przeszłość za sobą, zostawiamy jakieś doświadczenia za sobą i jesteśmy gotowi właśnie przejść przez nowe. Trójka buław jest często uważana jako od karta brama. To jest taki moment przejścia, gdzie od nas tak naprawdę wszystko zależy, że statki obfitości są na horyzoncie, są dla nas dostępne, tylko my musimy zrobić ten pierwszy krok. Oczywiście z tą trójką buław możecie czekać tutaj na jakiś znak, na jakieś wiadomości, na zasadzie, czy jesteście gotowi ruszyć, tak? Że czekacie właśnie tutaj na znak, żeby zrobić ten krok naprzód. Więc tutaj może być jakieś lekkie zawieszenie, ale czuję, że ta gotowość, kochani, w was jak najbardziej tutaj wzrasta. Zobaczmy tą trójkę buław. Część z was może planować też jakąś podróż. Tak mi się tutaj pokazuje. Zobaczmy tą trójkę buław. Siódemka pentakli. Rycerz kielichów. Nie rycerz kielichów. Tak, rycerz kielichów. Dobrze, przepraszam. No i mamy czwórkę kielichów. Wiecie co, mam wrażenie, że właśnie tu jest kwestia jakiejś inwestycji, która właśnie, do której bije wasze serce. To może być inwestycja zawodowa, to może być jakaś pasja, to może być jakiś związek, to może być jakieś uczucie. Ale widzę, kochani, że wy tak do końca nie jesteście pewni, czy to jest właściwe, czy to jest to, czy to jest w coś, co powinniście brnąć. No i tu jest ta strefa komfortu, czwórka pentakli. Zastanawiacie się, czy to jest coś, dlaczego warto wychodzić z tej strefy komfortu, warto ryzykować. Tutaj mamy, kochani, dwójkę kielichów i trójkę kielichów. Może chodzić o pojednanie z kimś, może chodzić o wyjście na zgodę, może chodzić o jakiś związek, jakąś relację, może chodzić właśnie o jakieś partnerstwo, współpracę, ale tu chodzi o jakąś stabilizację, o przyszłość, królowa pentakli, no i król mieczy. Także wygląda na to, kochani, że tutaj chodzi o jakąś związek, o jakieś partnerstwo, o takie rzeczy. No i zastanawiacie się właśnie, czy to jest odpowiedni moment, żeby podjąć jakieś działania, żeby pójść naprzód, żeby zaryzykować, żeby zainwestować bardziej w to coś. Myślę, kochani, że właśnie z tą czwórką kielichów i czwórką pentakli jeszcze potrzebujecie czasu, żeby dojrzeć coś. Czekacie może właśnie na jakąś odpowiedź, czekacie na odpowiedni moment, czekacie na jakiś znak od wszechświata. Jest taka po części gotowość was, ale mam wrażenie, że jeszcze na hamulcu jesteście. Tak jakby jeszcze nie jesteście gotowi dodać pełni gazu, żeby ruszyć naprzód. Także coś tu jeszcze was przyhamowuje. No nic, zobaczmy co dalej. Co z zewnątrz w takim razie? No z zewnątrz mamy właśnie tą czwórkę kielichów, czyli tak jakby coś jest jakby niedostępne dla was, coś jest ukryte, czegoś nie dostrzegacie. Tak mi się to pokazuje. Zobaczmy tą czwórkę kielichów. O co tutaj chodzi? Dwójka mieczy. Rycerz mieczy i księżyc, szóstka kielichów, czwórka buław, dwójka buław, nie wiem, kochani, tu mi się pokazuje właśnie jakby jakieś pewne wiadomości albo pewne działania nie były dla was jakby dostępne, szóstka kielichów, czwórka buław, dwójka buław, jakbyście stali na rozdrożu pomiędzy czymś, albo kimś, a kimś, albo czymś, a czymś.
I tak jakby nie jesteście w stanie podjąć właśnie jakiejś decyzji. Coś jest dla Was jakaś możliwość na horyzoncie, która może Was popchnąć do przodu, ale tak jak mi się pokazuje, jakbyście nie chcieli czegoś dostrzec. Jest jakaś wokół tego w ogóle tajemnica, jakiś sekret, nie ma jakiejś takiej otwartej komunikacji. Jest taka blokada, no właśnie, w otwartości, w szczerości. Co to jest? Co to może być? Wiecie co, kochani, troszeczkę mi się pokazuje, że Wy coś celowo też ignorujecie, albo celowo coś zatajacie, albo ktoś coś celowo zataja. Tak jakby... jakby ktoś nie chciał wziąć jakiejś takiej odpowiedzialności na siebie za ewentualnie podjęte decyzje. Tak mi to wygląda troszeczkę. Szóstka kielichów, czwórka buław. Może chodzić, kochani, o jakiś ślub, o jakiś związek. Może chodzić o jakieś partnerstwo. Dla części z Was szóstką kielichów może chodzić o dzieci. A może chodzić właśnie o jakieś działanie mające na celu spełnienie jakichś marzeń, może z czasów nawet dzieciństwa, młodości. Ale tak jakby cały czas to jest takie wahanie. Czy to jest dobry kierunek dla mnie? Czy to jest warte ryzyka? Czy druga strona, że tak powiem, jeżeli to jest jakiś związek, czy odzwierciedla moje uczucia? No paść kielichów, czyli zdecydowanie tak. Czy ten projekt zawodowy jest dla mnie korzystny? Dziesiątka kielichów. To może być Wasze spełnienie marzeń, kochani. To może być Wasze i żyje długo i szczęśliwie. Dziesiątka pentakli. Powiem Wam tak. Nie wiem, co stoi na przeszkodzie, bo ciężko mi powiedzieć, bo tu są same takie właśnie, takie blokady czuję. Takie blokady dookoła wszystkiego. Tajemnice, sekrety, niewyjaśnianie jakichś takich rzeczy między sobą. Jakieś takie lęki też mi się pojawiają. Blokady właśnie na poziomie serca. Ale czy to jest jakieś partnerstwo, czy to jest miłość, czy to jest jakaś współpraca zawodowa, czy to są jakieś projekty zawodowe? Dziesiątka kielichów i dziesiątka pentakli są to dwie najbardziej pozytywne karty w tarocie. Więc one mówią cała naprzód, ruszaj do przodu, bo to, przed czym stoisz, ta brama, przed którą stoisz, jest Twoją bramą do szczęścia. Więc moja droga Panu, czas wyjść poza strefę komfortu, ewidentnie. Dobra, zobaczmy co w związkach w takim razie. W związkach mamy sprawiedliwość. No sprawiedliwość, kochani, może oznaczać śluby bądź rozwody, czyli wszelkie jakieś takie sprawy mające na celu związanie jakiejś umowy bądź rozwiązanie jakiejś umowy. Oczywiście może też chodzić o jakieś umowy takie zewnętrzne. Może chodzić o umowy... o dom, mieszkanie, wynajem, podpisanie czegoś, rozwiązanie czegoś, także tutaj takie rzeczy. Sprawy urzędowe mogą tu być ważne, coś, rozwiązywanie jakichś spraw, ale sprawiedliwość, kochani, to też jest właśnie taka równowaga pomiędzy sercem a rozumem. Może właśnie trzeba podjąć tutaj jakieś sprawiedliwe decyzje, sprawiedliwe działania albo spojrzeć na coś właśnie obiektywnie. Zobaczmy sprawiedliwość. Może jakaś też lekcja karmiczna tu jest na horyzoncie u Was. Zobaczmy. No paść mieczy. Otwartość, szczerość. Piątka pentakli, no i poczucie braku, paść kielichów, rycerz pentakli, diabeł i dziesiątka mieczy, no i czwórka buław. Dla części z Was ta sytuacja może dotyczyć właśnie tutaj związku, bo ja widzę taki trochę, że jest potrzeba jakiejś komunikacji, otwarcia serca, bo tu jest jakieś poczucie braku. Komuś coś brakuje tutaj, albo Wam, moje drogie Panny, tutaj czegoś brakuje w związku i trzeba po prostu otwarcie o tym porozmawiać, albo drugiej osobie czegoś brakuje w związku i trzeba też o tym porozmawiać, żeby nastąpiła jakaś sprawiedliwość, równowaga. Ale też mi się pokazuje tutaj jakiś diabeł, dziesiątka mieczy, więc coś tu trzeba zakończyć jakiegoś toksycznego, czy jakieś kłamstwa, czy jakieś sekrety, czy może ingerencje osób trzecich w Wasz związek, czy jakieś takie lęki, obawy. Coś tutaj trzeba naprawdę zakończyć, jeżeli chcecie, żeby to wszystko miało ręce i nogi i poszło naprzód, bo tutaj z rycerzem pentakli jest szansa, żeby to poszło naprzód, ale coś Was tu jeszcze blokuje. Jest szansa właśnie na oficie, na małżeństwo, na ślub, na zbudowanie trwałej relacji. Patrzcie, tu jest czwórka buław, koło fortuny i cesarzowa. Chcecie dzieci, możecie mieć dzieci. Chcecie ślubu, możecie mieć śluby. Chcecie stałego związku, możecie mieć stały związek. To wszystko jest dla Was dostępne. Więc tutaj trzeba coś szczerze porozmawiać, kochani, trzeba ustalić jakieś zasady, ale też mi się pokazuje, kochani, że faktycznie trzeba zerwać albo z jakimiś nałogami, albo z jakimiś osobami trzecimi, albo, kochani, z jakimiś lękami, które albo poczuciem bycia właśnie niewystarczającym, które blokują Was przed jakąś taką ekspansją w tym związku. Tak mi się to pokazuje. Dla części z Was, jeżeli jesteście przed podpisaniem jakiejś ważnej umowy, na przykład, nie wiem, dom, mieszkanie, samochód, jakaś coś ważnego do domu, może właśnie tutaj nastąpią jakieś problemy, kochani, i trzeba będzie coś rozwiązać prawnie, może trzeba będzie coś z kimś skonsultować, ale suma summarum sprawiedliwość mi mówi, że tutaj sprawiedliwość wygra, tak? I tamte karty na spodzie mówią, że właśnie tutaj będzie jakiś happy end, będzie szczęśliwe zakończenie, ale być może trzeba będzie tutaj coś poprosić kogoś o pomoc, coś z kimś skonsultować, coś wyjaśnić. Dobra, single, zobaczmy co u Was, moje drogie single, a Wy macie asa mieczy, jakaś iluminacja, prawda, szczerość, ale też nowy początek. Zobaczmy tego asa mieczy.
Szóstka buław. Dziesiątka kielichów. Ha, i dziewiątka buław, ekstra. Koło fortuny, cesarzowa i królowa kielichów, dziesiątka pentakli, no właśnie, arcykapłan. No kochani, wiecie co, możecie poznać kogoś i to będzie grom z jasnego nieba, na zasadzie stwierdźcie, ja pierniczę, co za kobieta, co za mężczyzna, wow, w ogóle niesamowite. No ale tutaj będzie przeszkoda, kochani, niestety ta osoba jest w jakimś związku, mi się pokazuje. I to jest to, że... No właśnie, trochę nie zapowiada mi się tutaj na jakieś rozstanie czy coś takiego. Bardziej ta osoba jest w jakimś szczęśliwym związku. Te karty mi się tutaj pokazują i możecie uświadomić sobie, że po prostu tu jest za dużo tego i nie warto może się wpakować w coś takiego. Może to właśnie być też taka informacja, kochani, dla części z Was, że jest jakaś relacja, jest jakaś osoba, która Wam się mega podoba i gdzieś tam jej się trzymacie, a może trzeba w końcu puścić i pójść naprzód, tak? I nie trzymać się kurczowo czegoś, co nie jest dla Was dostępne na ten moment. Także tu mi się pokazuje ewidentnie właśnie, że jesteście zauroczeni kimś albo zauroczycie się kimś, no ale niestety tutaj będzie blokada ze względu na to, że jest to ktoś, kto w tej chwili jest zajęty. No właśnie. Czwórka pentakli, szóstka. I siódemka mieczy. Powiem Wam tak, no nie pakujcie się w trójkąty miłosne, po co Wam to, tak? Po co Wam to, moje drogie panny? Więc tutaj kwestie prawdy, szczerości i takiego uświadomienia sobie, co jest dla Was lepsze, będzie tutaj naprawdę niezwykle ważne. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Paść pentakli. Kochani, tutaj sprawy z dziećmi mogą być ważne, inwestycje w ich przyszłość, szkoła, rozwój, działanie, jakieś zajęcia dodatkowe. No właśnie mówię, przy tym paściu pentakli i tej całej karcie, może będziecie wybierać jakieś stroje na Halloween, może będziecie tutaj przebierać dzieciaki za coś, może będziecie kupować właśnie jakieś cukierki, więc może być całkiem wesoło. Ale paść pentakli też może oznaczać właśnie jakąś nową, ciekawą propozycję. Zobaczmy, o co chodzi z tym paziem z paziem pentakli. No i tu mamy tą sprawiedliwość i mamy maga. I mamy dziewiątkę kielichów. Kochani, szykuje się jakaś dobra zabawa. A co to jest ta wieża? Ósemka mieczy i gwiazda. Okej. Powiem Wam tak. Po pierwsze, szykuje się jakaś fajna zabawa, więc jeżeli faktycznie wybieracie się na Halloween albo na jakąś imprezę przebieraną czy coś takiego, to będziecie się naprawdę świetnie bawić. Czy to Wasze dzieci będą się świetnie bawić, czy Wy będziecie się świetnie bawić, bo tutaj ewidentnie taka energia właśnie dobrej zabawy. Ale może być, kochani, tutaj też kwestia jakiegoś zaproszenia na jakieś wesele, na jakąś imprezę, na jakieś takie spotkanie, które przyniesie Wam dużo radości, dużo spełnienia. I czuję, że przyniesie Wam takie właśnie kreatywne zapędy właśnie w stylu właśnie, czy przybranie się, czy zorganizowanie jakiegoś prezentu, czy cokolwiek, będzie bardzo, bardzo ciekawie. Moi drodzy, też mi się tutaj pokazuje, że jeżeli są jakieś takie legalne sprawy u Was wokół spraw rodzinno-przyjacielskich, może trzeba właśnie coś tutaj rozwiązać, co załatwić urzędowo i tak dalej, sądownie i na przykład nie wiecie, co macie zrobić, jest jakaś blokada, to pojawią się jakieś możliwości czy osoby, które będą chętne, żeby Wam pomóc i zrealizować tutaj jakieś przedsięwzięcie i, że tak powiem, pomóc Wam uzdrowić właśnie tą sytuację. Kochani, jeżeli tutaj Wy nie wiecie, co robić, jeśli chodzi o jakąś bliską osobę, jeśli chodzi o Wasze dziecko, jeśli chodzi o jakąś ważną dla Was relację, chcecie komuś pomóc coś uzdrowić albo chcecie uzdrowić ogólnie tą relację, tu mi się pokazuje, trzeba wyjść właśnie poza strefę komfortu, coś rozwalić i pokazuje mi się właśnie taka szczerość, tak? Szczerość, otwartość, jeśli chodzi o... różne aspekty. Z dziewiątką kielichów przede wszystkim warto tutaj kogoś zabrać, czy na jakieś spotkanie, pogadać przy kubku z kawą. No, jest to czwórka buław. No, król buław. No i trójka mieczy. Ktoś może przechodzić jakiś trudniejszy okres tutaj w Waszym otoczeniu, bliskich, znajomych, przyjaciół, dzieci, rodziny i tak dalej. I może potrzebować też tutaj Waszego wsparcia. No, też mi tak tutaj teraz przyszło do głowy. Dobra, praca i finanse, co tutaj? Trójka pentakli, fajnie, budowanie jakichś solidnych fundamentów na przyszłość. Może być tutaj kwestia rozwoju jakiejś inwestycji, w którą już zaczęliście inwestować, czy jakiegoś projektu, współpracy, pracy i tak dalej, ale dla części z Was może to być kwestia pojawienia się czegoś nowego. Zobaczmy tą trójkę pentakli.
O, król kielichów, ile tu szczęścia, ile tu radości. Wisielec, szansa na spojrzenie na coś z innej perspektywy. No, ale świat. Okej, dobra, kochankowie, szóstka mieczy i trójka buław. Dla części z Was to może właśnie być to. Moi drodzy, jest coś, co kochacie robić. Jest coś, co chcecie robić. To jest coś, już zostało zasiane. Może postawiliście już jakieś fundamenty, ale mam wrażenie, że to się zatrzymało. I z wisielcem może być tak, kochani, że potrzebujecie jakiegoś bodźca, żeby coś zakończyć, żeby coś sfinalizować, żeby móc pójść naprzód. I to wszystko zależy od Waszej decyzji, kochani. Ta droga jest otwarta dla Was. Ta droga jest otwarta, żeby coś tu zamanifestować, coś tu zrealizować. Tylko wszystko zależy po prostu od tego, czy Wy jesteście gotowi zrobić ten krok naprzód. Coś tu się fajnego buduje. Dla części z Was może to być jakiś rozwój projektu. Dla części z Was może być to zakończenie jednego projektu i pójście w coś nowego. Ale droga jest otwarta, kochani. Do czego? No właśnie, żeby tutaj wykazać się jakąś inicjatywą. Być może, żeby coś zarobić. Żeby zostawić coś, co Wam nie służy. Idźcie tutaj za głosem serca, kochani. Koło fortuny. Wszechświat Was wspiera. Także cokolwiek macie w głowie, cokolwiek, na jakimkolwiek progu teraz stoicie, moje drogie panny, ruszcie naprzód, zróbcie ten krok naprzód. Warto, naprawdę, bo to jest coś, co może przynieść Wam naprawdę bardzo fajne fundamenty na przyszłość, fajny rozwój. No, jakby nie patrzeć ze światem, taki happy end, a nawet ekspansję gdzieś na zagraniczne aspekty, czy właśnie jakieś kontrakty za granicą, wyjazd za granicę, czy cokolwiek właśnie w tym aspekcie. Rada, wieża, czas zburzyć to, co i tak już jest chwiejne, co i tak już jest postawione na niestabilnych fundamentach. Jeżeli coś Was ograniczy, czas to rozwalić. Jeżeli czujecie, że właśnie jakieś fundamenty są niestabilne, czas to rozwalić. Po prostu pozwólcie się zburzyć tej wieży, która tak naprawdę nie jest Waszym domem, a jest więzieniem. Trzeba się uwolnić, kochani. Zobaczmy tą wieżę. Uważajcie na urządzenie elektryczne w przyszłym tygodniu. Siódemka buław, kochankowie. No i rycerz buław. Kochani, nad jakimkolwiek decyzją teraz dywagujecie i cokolwiek Was tu blokuje, czas pójść naprzód. Tutaj ewidentnie jest taka zachęta. Nie bój się, droga Panno. Czas zaryzykować. Działaj. Otwórz się na to. Zrób ten krok naprzód. Wyjdź poza tą strefę komfortu. Rozwal to, co Cię ogranicza. I po prostu bądź. Czy to jest partnerstwo, czy to jest decyzja, czy to jest jakaś współpraca, czy to jest jakieś działanie biznesowe. Ruszaj z odwagą, z rycerzem buław. Z odwagą, tak? Do przodu. Okej, to co? Na koniec pytania i odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam odpowiedzi na te pytania. 1, 2, no i 3. Okej, odsłaniamy? Odsłaniamy. Odpowiedź numer 1 brzmi: nie przestawaj. Tak jest, nie przestawaj. Odpowiedź numer 2 brzmi: poproś innych o wsparcie. I odpowiedź numer 3. Nie, kategoryczne nie, z wykrzyknikiem. Okej. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Wszystkiego dobrego życzę, udanego tygodnia, powodzenia. I co? Widzimy się za niedługo. Buziaki. Pa, pa.